rodzinę. Witajcie moi kochani, dzisiaj znowu ze mną jest Dawid Ozdoba. Dzień dobry. Tym razem wszystko jest w najlepszym porządku. Dawid wydał książkę, a w zasadzie właśnie formalnie to tą książkę napisała Anna Bogusławska, twoja menadżerka. Tak, a wydała firma Edipress. Tak, ale to jest na podstawie twoich dzienników, czyli to jest twoje życie. Tak, to jest moje życie. 13 lat wspomnień. Pisałem dzienniki. Nie pamiętnik, tylko po prostu dzienniki. Bo jak wracałem do domu po imprezach, czasami to było dla mnie tak niewiarygodne, co przeżyłem tego dnia, że sobie spisywałem. Ale spisywałem sobie to nie po to, żeby wydać książkę, tylko spisywałem, żeby kiedyś, jak będę już takim dziadziem, siedział sobie na fotelu bujanym z jointem gdzieś nad oceanem, bo to jest moje marzenie, miałem sobie po prostu czytać i wspominać. No ale że moja przyjaciółka, Anna Bogusławska, która też jest pisarką, poprosiła mnie pewnego dnia: Dawid, daj mi to przeczytam. Szczerze zastanawiałem się, wiesz, kobiecie można ufać, ale nie do końca, ale stwierdziłem: dobrze, Aniu, masz, przeczytaj. No i Ania na początku, można powiedzieć, mnie trochę ściemniła, bo powiedziała, że długo to jej zajmuje, to czytanie, a ona już sobie pisała książkę. Z tego sobie układała książkę. No i chyba to było 3 albo 4 lata temu, dała mi tą książkę do przeczytania. Ja ją przeczytałem i stwierdziłem: nie wydaję. A ona mówi: dlaczego? Ja mówię: nie, bo powiem ci, że tu jest cała prawda. Nie wiadomo, jak to ludzie odbiorą. Nie wiadomo, jak to faceci, jak to kobiety odbiorą. Mówię: dajmy se jeszcze na luz. No i ta książka leżała na półce. Później po 2 latach chyba Ania stwierdziła, że może ją damy do jakiegoś wydawnictwa. Daliśmy do jednego wydawnictwa, wydawnictwo Zonk. Ja mówię: dlaczego? Nie, za dużo widać. Później drugie wydawnictwo: no, my nie wiemy, my nie tego. No i w końcu ja mówię: dobra, dajmy sobie spokój. I jakimś trafem, wiesz, jak to wszystko się fajnie zazębia, dziś miałem coś wspólnego z wydawnictwem właśnie Edipress i powiedzieli: przecież to jest genialny temat. I tak powstała książka. No bo to jest genialne. Właśnie się bardziej zastanawiam, czy to jest bardziej dla kobiet, bo kobiety lubią sobie czasem wejść na taką stronę, ona się Pudelek nazywa, tam później jest Kozaczek, Pomponik. No i jakby to powiedzieć, jak chcecie zobaczyć takie naprawdę mięcho, takiego faceta, który z kobietami miał więcej wspólnego niż przeciętny batalion, można by powiedzieć, i opowiadał tak dosadnie, że oczywiście z wielkim kunsztem i bardzo ładnie, ale no twoich historii z kobietami to by wystarczyło, żeby tak ze 100-200 facetów obdzielić. I tam się można czasem domyślać nazwisk celebrytek. Tam ty mówisz, że to połowa to jest zmyślona, połowa to prawda. Tak podobno połowa zmyślona. Podobno. Podobno. No i na tym zakończmy, dobrze? Jako prawnik chyba wiem dlaczego. No ale nie, wiesz, to jest ostre, to jest mocne, to jest pikantne. Także kobietom się to na pewno spodoba. No, żona coś tam mówiła, że żałuje, że od razu autografu nie wzięła, jak pierwszy raz się spotkała. Natomiast powiem ci, że jako facet, to tak każdy facet, który ma problemy, nie tyle może problemy, co brak mu śmiałości do kobiet, powinien to przeczytać, moim zdaniem. Pierwsza odpowiedź, czy jest skierowana dla kobiet? Jest skierowana do kobiet, jak widać, jest bardzo ładnie wydana. Ja przed wydaniem, moja grupa Bad Boys powstała dla kobiet. Od tego zacznijmy. Ja wszystko, co robię, zawsze myślę, jak odbiorą to kobiety. I jak robiłem tą książkę, postanowiłem, żeby była w twardej okładce, ale będzie bardzo lekka. Sam widzisz, ona jest leciutka. Jest w wielkości idealnie pasująca do torebki. Okładka jest taka, niby pokazuje, ale też jest subtelna, delikatna. I jedna dziewczyna, która jest molem książkowym, powiedziała: to jest zajebiste. Ja mówię: dlaczego? No jest pięknie wydana. Ja dlatego, jak widzisz, to wszystko pasuje pod kobiety. Jeżeli chodzi o treść, to już inna sprawa. Jest skierowana do kobiet. Ja tutaj, jeszcze raz mówię, nikogo nie oceniam. Daję fakty i każdy może dopasować do siebie, do swoich przyjaciół, do przyjaciółek, do sytuacji. Sam niech to oceni. Ale też jest skierowana do facetów po to, że pokazuje różnicę między na przykład łobuzem a dobrym facetem. Jest takie coś, porównanie.
jest powiedziane, że łobuzy kochają najbardziej, że kobiety najbardziej kochają łobuzów, że wychodzą później, biorą ślub z dobrymi facetami. Jest to wyjaśnione. Jest też pokazane na przykład scena seksu jedna, po to, żeby facet zobaczył, że to nie polega tylko na wskoczeniu do łóżka, 5 minutach i zakończeniu tego wszystkiego. To jest pokazane, czego kobiety oczekują, co facet powinien zrobić, żeby jednak kobiety przy nim były, żeby nie kombinowały. To jest... Kurwa, ta książka jest genialna. Naprawdę. Jest. Jest, jest, ale nie spodziewałem się, że Ania tak to ładnie poukłada wszystko. Naprawdę. Jest pokazane nawet osoby, które... Bo dostaje opinie od bardzo różnorodnego grona osób. Dostaje od osób, które pracują w biurze i mówią wow. Dostaje od osób, które mają swoje firmy. Mężczyzna, który jest bardzo, można powiedzieć, zarobiony, ma tych firm bardzo dużo, znalazł czas w podróży, w samolocie, przeczytał i powiedział wow. Mówi, w szoku jestem. To jest jedyna książka na świecie, która opowiedziała, bo u nas jest takie, jak u lekarzy, temat, że to, co dzieje się na Wieczorze Panieńskim, nie wychodzi. I dalej nie wyszło nic. Bo ty nie zdradzasz żadnych nazwisk, nic. Nie, nie, tam nie ma. Tylko są pokazane sytuacje, że na przykład jak ktoś czyta, to powie, oj, to jest o mnie. Ostatnio miałem bardzo miłą sytuację, bo dziewczyna, która jest opisana w tej książce, ale to jest tak opisane, że nikt się nie domyśli, że to jest ona, zadzwoniła do mnie i mówi, jest, jest o mnie. A ja mówię, no i dobrze, że mąż nie wie, że to o mnie. I to było takie wow. I mówi, nigdy się nie dowie. Ale ona ma to na swojej półeczce, mówi, że ten... I to było takie... No, powiem ci, znalazło się parę hejtów, które też pokazałem u siebie na Facebooku, bo to była taka... Też w książce jest opisana taka zawiść, taka, a wsadzę mu szpilę. Nie czytałam, nawet widać w opinii, że nie czytała, ale szpila, że to coś złego. Niech też tak pisze, no przecież nie może być samych dobrych opinii, nie może być rewelacyjnych, ale to jest takie przyjemne, że ludzie, znani sportowcy, znane, o, gwiazdy disco polo, i one mówią, kurde, byliśmy w podróży, czytaliśmy, wow, stary, my myśleliśmy, że mamy fajne życie, ale twoje to jest już wow. To jest różny odbiór i szczerze ja się bałem tej książki. W ogóle jest fajny motyw, że jest taka aplikacja, że skanuje się, to też był mój pomysł, otwiera się książkę i jest takie tutaj zdjęcie. Jak się naciska, to w telefonie leci muzyka przygotowana specjalnie dla kobiet, też, że ja mówię dla mężczyzn też, bo ja ją przygotowałem typowo do seksu. Naprawdę. Wiadomo, bo seks przy muzyce jest o wiele fajniejszy i jest, to jest moja muzyka i nazywa się Bad Boys i bardzo, bardzo fajnie. No, ja jestem zachwycony tym. I to nie po to, żeby ty też reklamował, bo ja nie jestem osobą... Jak ci się dobrze sprzedaje? Wiesz, jak ciężko to było kupić? W trzecim Empiku dopiero dostałem. Tak, sprzedaje się, powiem ci tak, że w ciągu 4 dni, z tego co się dowiedziałem, ale nikomu o tym nie mówcie, zeszła cała z magazynów. Po prostu... I to jest w Polsce, gdzie twierdzi się, że książki trzeba dotować, bo nikt tego nie kupuje. No tak, tak. Ja się... Kurde, fajnie. Ja mówię, marzenia się spełniają. Nawet w książce o tym piszę, że żyje się chwilą, żyje się marzeniami. Ludziom się to podoba, że ja w życiu nie robię nic pod publiczkę. Szczerze, tak brzydko powiedziawszy, czasami mam nawet na to wyjebane. No tak, po co pod publikę? I tak to ludzie wyczują. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Tak, ale nie, ja to zrobiłem po to, żeby ludzie poczytali, sami ocenili, zobaczyli. Wczoraj kręciłem kolejny tam klip, byłem na planie i znany reżyser siedzi i patrzę w przerwie i tylko takie wielkie oczy, nie? I ja mówię, co? On mówi, stary, ale żeś pojechał. A ja mówię, ale co źle? Nie, no ty... I to było takie przyjemne. Ktoś inny podchodzi do mnie z książką po cichu, żeby nikt nie widział. Mówi, ty podpisz mi, facet. No i podpisz mi dla żony, bo my przeczytaliśmy, nie? Ja mówię, co? Mówi, mieliśmy taką sinusoidę. A ja mówię, ale co źle? Nie, była tak, na przykład atak śmiechu, za chwilę takie zaduma. Mówi, za chwilę atak takiego, jak tak można? A za chwilę, o ja pierdolę. I to jest takie, no...
ładnie poukładane, dziękuję właśnie firmie Eddie Press, dziękuję Ani, że to wszystko tak ładnie poukładali w całość, bo to jest trudne było, bo moje życie nie jest zawsze kolorowe. Dostawałem, można powiedzieć, w pierdol od przyjaciół, którzy dostawali ode mnie wszystko, a ja dostawałem od nich w ryj. Pokazują kobiety z różnej strony. Te pozytywne, negatywne, nie wiem, ich strony. No, kupcie to, kurde, to jest naprawdę fajne. Nawet jako prezent. Jest tak ładnie wydana, jest tak sympatycznie, że no jak można nie mieć tego na półce? Słuchaj, obiecałeś jako zajawkę, że opowiesz parę historii, a dla was jest taka zagadka. Jak sobie klikniecie tutaj, o mniej więcej tu w tym momencie, jest takie i tam się otwierają karty. I tam macie takie, takie pytanie, ile historii z tych, które Dawid opowie, to jest prawda, a ile jest fałsz? Czyli tam jedna prawdziwa, dwie prawdziwe. Zobaczymy, czy traficie. Później po wakacjach albo pod koniec wakacji nagram wam vlog, w którym no, zdradzimy wam prawdę, że się tak wyrażę, ile było prawdziwych, a ile było lipnych. Dobra. Dobra, to dajesz. Historia numer jeden. Historia numer jeden. Jest zawarta też w książce. Była taka sytuacja, że byłem już po paru panieńskich. No i stwierdziłem, że to było chyba wtedy tak lato i był straszny upał. I poprosiłem właścicielkę mieszkania, czy mogę tak szybko opłukać się pod prysznicem. Mówię, to moment zajmie, tak nie jakaś kąpiel, wiesz, relaksacyjna, ale mówię, tak szybko wskoczę. Mówię, nawet nie zauważycie, w tym czasie napijcie tutaj się dryneczków, wrócę i zrobię 5 pytań do. Też o tym opowiadam w książce, jak to wygląda. No i w tym momencie, jak ja wskoczyłem i zamknąłem drzwi, wszystko i słyszę, a czy czuję taki chłód na plecach. Ja, wiesz, tak kątem oka patrzę, bo nie zamknąłem tych drzwiczek, a drzwi od łazienki są otwarte, widać przedpokój i panie sobie siedzą na krzesełkach, jak w autobusie, z drineczkami i sobie patrzą. Ja w tym momencie, taka konsternacja, mówię, dobra dziewczyny, jak już patrzycie, to patrzcie, ale nie nagrywajcie tego, nigdzie nie wrzucajcie. I one mówią, no dobrze. I w tym momencie ja przymknąłem te drzwi i puściłem bardziej ciepłą wodę. Po to, żeby zaparowało, wiesz, żeby nie widziały. No i zaparowało. I w tym momencie słyszę tylko, idź na całość. Ja tak mówię, ale szeptem, nie, że ktoś do mnie. Gaśnie światło w łazience i słyszę, ktoś tak tik, tik skrada się, otwierają się drzwi od prysznica i tylko tak widzę cień, że uszy królicze, ogonek i ja mówię, oho, pamiętam, że pani młoda była tak ubrana. To były moje początki, jak ja zacząłem w ogóle tańczyć. No i obejmuje mnie tak, a ja mówię, przepraszam, co ty robisz? Włączył mi się moralnie, jak mówię, co ty tutaj robisz? Mówię, uciekaj, wiesz. A ona do mnie mówi, ale jak to? Seksu nie będzie? Mówię, nie, jestem tancerzem. Jestem tancerzem typowo i tu się kończy moja praca. Ona, seksu nie będzie i tak. To zrobi ci laskę, bo laska to nie zdrada. I na tym zakończmy, co było dalej. To była historia numer jeden. Zgadnijcie, czy to była prawda. Tak, to była historia numer jeden. Prawda czy fałsz? Prawda czy fałsz. I właśnie ta pani do mnie dzwoniła. Ta pani do ciebie dzwoniła? Tak. I mówiła, że to jest o niej. Okej. Okay. Dobra. Ale mogła udawać. Dobra, lecimy historię numer dwa, która jest też bardzo fajna. Jak już jedziemy z prysznicem, tylko nie myślę, że ja na każdym panieńskim się kąpię, wiesz. Tak. Tylko bonus. Tak, ale była taka sytuacja, że były dwa mieszkania obok siebie w bloku i w jednym był wieczór panieńskim, w drugim była świadkowa, miała swoje mieszkanie, no i wiesz, i tylko wystarczyło przejść. I ona mówi, Dawid, tu się przebierz, przygotuj się, zadzwonisz na chwilę, powiesz, że policja. Ja dzwonię, że policjant, pani młoda w ogóle otwiera i naprawdę chciała iść po dowód. Chciała, bo myślała, że jest za głośno. Ja w ogóle zacząłem się śmiać, wchodzę i mówię, no to zaczynamy imprezę, muzyka włączona, dziewczyna super się bawiła, w ogóle mega pozytywna impreza, bo też tam zrobiliśmy, w książce jest pokazane, jakie są... od do, jest na przykład od najgorszego do najlepszego, no to była mega taka pozytywna. No i po tej całej imprezie ja wskoczyłem tam szybko się przebrać, one w tym czasie też jakieś tam dyneczki i ja mówię, dobra, to szybko też, bo to ostatnia impreza, szybki prysznic i w tym momencie tak wiesz, to już było tak szybko, odwracam się, a przy samym tym zamknięciu stoi facet, ale blady.
I ja tak, poczekaj, stary, mówię, to nie tak, mówię, ja tutaj, i wiesz, zacząłem się tłumaczyć, no i szybko, tak zdawkowo mu wytłumaczyłem, że obok jest impreza, a ja tutaj przyszedłem, tylko szybko, mówię, przepraszam, że taki szybki prysznic, a on w ogóle stoi, a ja mówię, a twoja tutaj dziewczyna mi dała klucze, ale poczekaj, ona cię nie zdradza, i tak wiesz, nie wiedziałem, jak to wytłumaczyć, żeby ten, i w momencie on zrozumiał, że jestem tancerzem, że to wszystko, ten siadł tak na toalecie i mówi, ja pierdolę, myślałem, że mnie zdradza mój kociaczek, nie, ja mówię, stary, nie, nie, i on okazał się, że był informatykiem. Dobrze, że nie był jakiś trener jiu-jitsu brazylijskiego, bo by mnie tam poskładał w chińskie 8. Poszedł tak wolno po piwo, otworzył, mówi, chcesz browara? Ja mówię, nie. O Jezus Maria, no nie wiedziałem, co mu zrobić. Wchodzę, jakiś kurwa misiony facet u mnie pod prysznicem. Mówi, nie wiem, czy mu zajebać, czy co, czy mówi, wiesz, dobrze, że też nie ma jakiegoś paralizatora, bo jakiś tam pojechał, albo nie przyszło mu do głowy, żeby suszarkę włączyć i mi rzucić pod prysznic. No. Może nie podpowiadaj. No właśnie, nie, już nie biorę teraz, tak staram się, mam troszeczkę mniej imprez, bo więcej daję teraz chłopakom, już nie mam takie, że miałem po 5, 6, 7 albo więcej w jednej nocy. No i wróciliśmy na tą imprezę z nim, powiedziałem całą sytuację, w ogóle dziewczyny to myślałem, że go będą na rękach nosiły, że taki, wiesz, słodziak, że tak zareagował w ogóle, wiesz, do tej dziewczyny, widać, że mega zakochani, to była taka prawdziwa miłość, no wiesz, no i facet w tym momencie informuje,